Witam. Od 3 do 10 lutego 2013 roku. Ciągła ewolucja. Wymawiając właściwe słowa, wyciszam i ograniczam swoje ego. Nie będę oczerniał innych, ani plotkował, ani rzeczy, które kogoś bolą. Zamiast poniżać siebie i innych, moje słowa pozwolą mojej duszy i moim bliskim rozwijać się. Jestem spokojny, łączę się ze światłem i pozwalam boskości być przewodnikiem i przemawiać przeze mnie. Jestem kanałem do przekazywania pozytywnej energii dla siebie i innych. Związki mają znaczenie. Od współpracy, jakim jest małżeństwo i współpracy pomiędzy pracownikami, nawet nie wyobrażamy sobie, jakie znaczenie. Nasze związki mają większe znaczenie, niż przypuszczalibyśmy. Pomyśl o tym, czy jest to na pewno, czy jest to nasz najlepszy przyjaciel. Nasza teściowa, nasza babcia, nasz listonosz idą w parze z tym, czy będziemy szczęśliwi w ciągu dnia. Jeżeli wzajemne oddziaływania są pokojowe, jesteśmy wówczas szczęśliwi. Ale gdy pojawia się konflikt, albo jesteśmy na kogoś źli, możemy to odczuwać jako czarną chmurę, która nad nami zawisła. Ścieżka duchowa nie jest wcale ścieżką ani wzlotów, ani upadków. Gdy czujemy się tak, jakbyśmy dotykali nieba, a następnie i znajdujemy się na dnie. Duchowość nie jest dla zlotów i upadków. W zamian za życie ciągłej ewolucji oznacza to, że jeżeli nasze relacje są dobre dzisiaj, to musimy uczynić wszystko, żeby one były dobre jutro. Kluczem do budowania coraz lepszych relacji pomiędzy nami jest to, aby się ciągle rozwijać. Poprzez zaangażowanie w ścieżkę osobistej transformacji nie reagujemy negatywnie w stosunku do członków naszej rodziny. Stajemy się bardziej tolerancyjni w stosunku do naszych współpracowników i stajemy się bardziej zaangażowani i mamy więcej współczucia dla naszych bliskich, a w konsekwencji dla ludzkości. Jesteśmy odpowiedzialni wobec ludzi w naszym życiu za rozwój naszej duszy. Dzięki temu możemy polepszyć nasze związki i wznieść je na zupełnie nowe poziomy. W ten sposób stajemy się lepszymi przyjaciółmi, lepszymi rodzicami, współpracownikami, po prostu najlepszymi, jakimi możemy być. Nasze relacje mogą być tak dobre, jak dobrzy sami jesteśmy. Czas wodnika, który teraz nastał, to najpiękniejszy czas. Czas przyjaźni i rozwoju naszego ducha. Naszego ducha i jednocześnie też to, co nazywam przyjaźnią. Przyjaźnią bezgraniczną. Po to, żeby otrzymać to, co jest najważniejsze. Jak największą ilość światła dla naszej duszy, żeby było tak nam, jak wszystkim. Więc za każdym razem prowadźmy wszystkich w tym samym kierunku. Przynajmniej nie zwracajmy uwagi na to, jeżeli ktoś robi błędy. Ze względu, żeby było dużo nam łatwiej i lepiej po prostu żyć. Dziękuję. I zapraszam na dalszy ciąg opowieści.
nie tylko astrologii, ale także o tej duchowej strony, tej takiej, której nam tak bardzo brakuje. Ponieważ musimy się zbliżyć do tego, co jest najpiękniejsze w naszych sercach.